Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj test powłoki Tenzi. Zapewne za chwilę pojawi się propozycja do obejrzenia filmu. Zapraszam serdecznie. Jak długo posiedziała, ile wytrzymała? Zapraszam Cię do dalszej części filmiku. Thank you.
No jak zauważyłeś, mistrzem to ta powłoka nie jest. Przebieg skromniuteńki, jazda tylko po mieście. Celowo wybrałem błotnik przedni lewy, z tego względu, że był malowany z puchy. I ono dziwo lepiej wytrzymał niż drzwi, które są w najlepszym stanie. Nie wiem, co o tym powiedzieć, co o tym sądzić. Jak wiadomo, zawsze w takich testach jest mnóstwo czynników, które mogą powodować różną trwałość powłoki wosku, więc tutaj nie będę kombinował. Co do samej powłoki. Powłoka fajnie się oczyszczała bodajże chyba do 4 miesiąca. Naprawdę, początki oczyszczania to była rewelacja. Ja byłem zdumiony, naprawdę zdumiony oczyszczaniem się tej powłoki. Ale niestety po 4 miesiącu ona znikała w oczach. Tak jak było widać i tak jak teraz widać, między 6 a 7 to tak jakby ją ktoś spolerował. Znikła, po prostu znikła. Nie wiem dlaczego, próbowałem ją odetkać. Wskoczyły tar remover, stosowne pianki, wskoczył nawet WSR. Przy powłokach sobie pozwalam. Na mokry lakier przecieram i wypłukuję później IPA, żeby lepiej wypłukać, żeby nic nie zostało. I niestety nie pomogło. Powłoka, ale tak jak podejrzewałem, bo jak już myłem auto szamponikiem neutralnym, to już widziałem, że nie jest dobrze. Więc jeżeli o mnie chodzi za te 129 zł, czy warto? Ja bym jej kolejny raz nie kupił. Nie kupił z tego względu, że w tych pieniążkach masz choćby nawet, no właśnie, to Fusso, które będzie mniej problematyczne w aplikacji, chociaż ta powłoka nie jest jakaś problemowa w żadnym stopniu, jest bardzo łatwa do aplikacji, ale 3 warstwy trzeba położyć, żeby wytrzymała 7 miesięcy prawie na autku, które robi skromne przebiegi, więc no ciężka sprawa. Fusso na tym aucie, kiedyś zrobię test. Test dla porównania właśnie w cenie tej powłoki i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja się z Tobą żegnam, do zobaczenia, a właśnie, ja się z Tobą żegnam, a decyzję co do zakupu to wiadomo podejmiesz sam, przecież ja nie jestem żadną wyrocznią, jeżeli chodzi o określanie się, która powłoka jest fantastyczna, która nie. Dana osoba, nawet może i Ty, położysz ją u siebie na maskę i ona u Ciebie posiedzi rok. Więc tutaj wiadomo, no u mnie wytrzymała 7 miesięcy na drzwiach kierownika i na przednim błotniku lewym. Na masce zdechła bardzo szybko, także tutaj w ogóle, ale maska jest dobita, no mnóstwo rys, odkurz tam jest, także maska to jest przekombinowana, więc tutaj nie brałem tego pod uwagę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!